Nazywam się Renata Piwko-Wolny, reprezentuję stowarzyszenie Grupa z Pasją. Jest to stowarzyszenie działające na osiedlu Strachocin-Swojczyce-Wojny. Pierwszy projekt to był projekt realizowany w 2016 roku pod tytułem Masz wiadomość, przyjdź. Drugi projekt był poniekąd kontynuacją tego pierwszego. Nazywał się Sztuka natury na start. I najpierw pomyśleliśmy, że skoro w pierwszym projekcie zrobiliśmy te budki kontaktu, gdzie mieszkańcy zostawiali sobie wiadomości, no to damy tam taką wiadomość, że zaczynamy następny projekt i zapraszamy mieszkańców. Projekt polegał na tworzeniu z tego, co dała nam natura, różnych artystycznych form, na przykład z gliny wyrabialiśmy kafle razem z dziećmi, razem z seniorami, w ogóle z mieszkańcami osiedla na warsztatach. Później je zdobiliśmy, wypalaliśmy, no i na sam koniec zrobiliśmy świetny mural, który jest w Parku Strachocińskim. To jest taka mandala, która opowiada o czterech żywiołach. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, którą uzyskałyśmy dzięki mikrograntom, to było obudzenie energii mieszkańców, takiej energii chęci integracji się między sobą i też obudzenie takiej energii artystycznej, bo uważamy, że w każdym z nas drzemie gdzieś tam jakiś talent, którego nie potrafimy wydobyć. No i mikrogranty stały się narzędziem tak naprawdę do tego, aby tą energię uwolnić. Ludzie, którzy w ogóle stają do mikrograntów, znają potrzeby własnego środowiska i tam te projekty są pisane dla tych ludzi, dla tych mieszkańców i tam są realizowane. I to jest bardzo fajne, bo ogólnomiejskich projektów mamy bardzo dużo, natomiast tych małych, lokalnych, gdzie ludzie mają taką potrzebę, żeby się spotykać, żeby coś robić, żeby jakoś się spełniać, jest niewiele. I to jest najważniejsze zadanie, najważniejsza rola mikrograntów.